Temat ulicy Świętego Antoniego wraca jak bumerang. Wraca za sprawą remontu, który Państwo widzicie. I nie byłoby może w tym nic dziwnego, remont jak remont, ale już na etapie projektu pojawiły się błędy konstrukcyjne. Po pierwsze, nie dotrzymano terminów oddania prac, gdzie zapewniano mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców, którzy swoje biznesy prowadzą właśnie przy tej ulicy. Po drugie, błędy konstrukcyjne naprawiane są na bieżąco i te błędy prawdopodobnie sprawią, albo już na pewno, co wiemy, sprawią, że te prace będą zakończone o wiele, wiele później i oddane prawdopodobnie również przed wyborami ku uciesze tych, którzy startować w tych wyborach będą. Dzisiaj spotykamy się z rozgoryczonymi Tomaszowianami, którzy mają nieco więcej do powiedzenia na ten temat, którzy codziennie przyglądają się trwającym tu pracom i błędom, które są poprawiane na bieżąco. Mówicie Państwo, że to, co dzieje się na ulicy, to dramat. Dramatyczna jest sytuacja, bo dotyczy Waszych miejsc pracy, prawda? Oczywiście. Obroty nam spadły bardzo, bardzo dużo. No, do 20% w tej chwili jest miesięczny utarg. Nie ma z czego zapłacić czynszu. Do tej pory przez 30 lat nie miałam tych kłopotów. W tej chwili zaczynam mieć kłopoty. Więc... Czy one są spowodowane utrudnieniami w ruchu, a właściwie brakiem zapewnienia komunikacji i dojazdów do poszczególnych posesji? Oczywiście, że tak, bo klient jest przyzwyczajony do tego, że może podejść, a w tej chwili nawet eliminując auta, nie ma jak dojść. No, w mojej sytuacji jest tak, że w tej chwili już chodnik jest, ale to jest jeszcze wszystko w trakcie remontu i mój sezon wędkarski jest oddany na straty. Otrzymaliście Państwo pisma, w których zapewniano, że wraz z połową lipca prace zakończą się na tym etapie. No do 10 lipca miało być, a to już jest 2 sierpień i jeszcze daleko, daleko. Czy pojawiło się drugie pismo wyjaśniające, uzasadniające może? Nie, ja nic nie dostałam, bynajmniej nie wiem nic na ten temat, żeby coś takiego ktoś wystosował do kogoś, do nas bynajmniej. Czy spotkanie z urzędnikami bądź włodarzami również się odbyło celem informacji albo przeproszenia Państwa? Nie. Ja nie słyszałam nic na ten temat. Jak wyglądają obroty, Państwa obroty, w Państwa lokalnych przedsiębiorstwach, tak nazwę, chociaż o dużych firmach nie można mówić w Tomaszowie? Ja to 30% to góra obrotu. No teraz już troszkę można dojść, ale ponad miesiąc zamknąłem, bo nie było możliwości, żeby... Bo ja cukiernię prowadzę. No nie było możliwości, żeby dojść, a mowa dojechać, a to jednak spożywcze artykuły, no także nie musiałem zamknąć na ponad miesiąc czasu. Co mówią klienci? A narzekają, że nie można dojść, że nie można dojechać, a szczególnie narzekają na co? Klient jak przychodzi do takiego sklepu odzieżowego, jak na przykład no, tam obok mojego też, on chce dojść i chce mieć czas na przykład na obejrzenie towaru, ale nie zawsze kupić. A to tak, tu zapłać 2 złote, tu na te parkometry narzekają bardzo dużo, że mało, że nie można dojechać, to jest jeszcze za dużo parkometrów, bo niestety... Za każdą pół godziny płacisz złotówkę. A on chce przejść do jednego sklepu, do drugiego, do trzeciego i co? I zapłacić 4 złote, czy tam ileś, za te 2 godziny i nic nie kupi. Więc każdy omija to centrum i tą naszą ulicę. No bo po prostu nie chce ponosić dodatkowych kosztów, a obroty sobie spadają. Kogo winicie za taki stan rzeczy? A ja wiem, nie wiem. Pewnie Urząd Miasta albo kogoś, kto wymyślił te parkometry i w ogóle ten remont jeszcze na dodatek. Czy ten remont jest potrzebny? Dla mnie bynajmniej potrzebny no jest w pewnym stopniu, no ale mogło to być wszystko zorganizowane trochę inaczej, tak? Skoro znalazły się pieniądze na remont, na kostkę, dlaczegoś nie znalazły się pieniądze dla nas przedsiębiorców, żeby jakoś nam zapewnić, że tak powiem, przeżycie tych miesięcy, bo obroty tak spadły, że bynajmniej u mnie to jest po prostu tragedia w sklepie. Jak należałoby rozwiązać taką sytuację, gdyby dzisiaj zjawili się włodarze i osoby, które nadzorują cały projekt, realizację tego projektu?
No, trudno powiedzieć, a na pewno powinno to być lepiej zorganizowane, bo w tej chwili, jeśli nam się obiecuje, że jest remont do 10 lipca, to ten termin powinien być zachowany, natomiast w momencie, kiedy się przedłuża, powinniśmy być o tym poinformowani. Poza tym, tak jak tutaj wcześniej zostało powiedziane, powinniśmy też mieć zrekompensowane te miesiące, które no niestety, ale spadek sprzedaży jest bardzo niski, bo w tej chwili klient nie ma jak dotrzeć, to jest utrudnione, oni sami narzekają, cieszą się, że będzie droga zrobiona, ale nie w ten sposób. Droga będzie zrobiona, ale sami Państwo przyglądając się wykonaniu prac, okazuje się, że pojawiają się błędy. Ślady są umiejętnie zacierane i Pani była świadkiem takiego zacierania śladu. Tak, byłam świadkiem, jak niechcący koparką podnieśli drzewo, upadło to na kamienicę. W ciągu 10 minut nie było drzewa, nie było śladu. No, na szczęście widziała to pani redaktorka z TIT-u, sfotografowała i pilotuje tą sprawę. Czy próbowaliście Państwo spróbować wjechać swoimi samochodami w zatoczki, które są aktualnie wykonywane? No, punciakiem można, ale samochodem, który jest większy, na pewno nie. Są za płytkie. Przede wszystkim są za płytkie wszystkie miejsca parkingowe. I jest ich zdecydowanie za mało. Jak odnosicie się Państwo do pomysłu zwężenia drogi? Czy jest to dobry pomysł? Ścieżka rowerowa, która również jest budowana, no teraz będzie również nieco zwężona, gdyż jak się okazuje, rozmiary aut dzisiejszych są nieco większe i należy poszerzyć zatoczkę. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. No, z pewnością utrudnienia pokażą się zimą, jak drogi będą bardziej oblodzone i wtedy będziemy musieli się mijać na tej drodze, a z pewnością ona będzie węższa niż teraz. Tak, na razie powiedziałabym, opinie pozytywne dotyczą tylko chodników. Tutaj chyba wszyscy przyznacie Państwo, że to wygląda całkiem nieźle i te ścieżki rowerowe, to wszystko wygląda nieźle. Ale jak za chwilę pomyślimy o tym, że musimy zaparkować samochód i część jego będzie wystawała, no to już jest mniej obiecujące, prawda? Jak radzicie sobie Państwo z autami, które zapewniają dostawę do sklepów? Bo one nie mogą wjechać tu na tę drogę. Praktycznie w ogóle sobie nie radzimy z tym. Dostawcy nie chcą przyjeżdżać. Posługując się kurierami, mówią, że kurierzy nie mają gdzie stanąć i w związku z tym nie będą wnosić dłuższych odcinków do naszych sklepów. W związku z tym wstrzymujemy dostawy na następny okres. No i to też jest właściwie tak, no, ponieważ nie mamy sprzedaży odpowiednich, no to po co nam ten towar, tak? Na tą chwilę. Przesuwamy dostawy na... Właściwie na termin, którego nie znamy, tak? No bo jeżeli to było do 10 lipca, powiedzieliśmy, że mogą nam przywieźć po 10 lipca. Okazuje się, że w tej chwili również nie, więc no, na razie nie wiemy, kiedy mogą nam przywieźć. Jeszcze ja bym chciała powiedzieć a propos rozmiarów zatoczek. To jest jeden problem. Drugim problemem jest zmniejszenie ilości miejsc parkingowych, co nawet jeśli ten remont zostanie wreszcie ukończony, to też jakby ulicę, która jest jedną z dwóch właściwie głównych handlowych, zuboży, tak, o ruch, bo znów pojawi się problem tego, że nie będzie miał klient gdzie zaparkować. W innych miastach, po jakichś interwencjach dzierżawców lokali, tak, osób prowadzących działalność na ulicy, powstał taki pomysł, żeby na przykład pierwsze pół godziny parkowania w mieście było darmowe. I to jest ukłon w stronę nas, dzierżawców, osób prowadzących działalność, które de facto łożą na te remonty, bo to z naszych podatków, które wpływają do Unii, a później znów wracają do kasy, którą miasta czy starostwa. Jeszcze nie tracimy nadziei, bo to jest jedno z ładniejszych miast i chcemy tutaj coś w tym mieście zrobić, żeby wszyscy nie uciekali do Piotrkowa, do Łodzi, żeby ktoś tutaj przyjechał. Pomimo zobaczyć rzekę Pilice czy skansen budujemy, a przy okazji zrobić zakupy, żebyśmy mogli jakoś tu godnie żyć. Część drogi czeka dopiero na remont.
i obawy tych, którzy w tej kolejce też czekają. Jakiego typu to są obawy? Jesteśmy po tej drugiej stronie, ale za chwilę ten sam problem nas dotknie. Już nas dotknął, zobaczyliśmy mapy i okazało się, że wynajmując nasze lokale, a jest ich tam 6 już, 7 również powstaje, mamy zatoczki postojowe. Okazało się, że przy modernizacji tych zatoczek nie ma. Ja sobie w ogóle nie wyobrażam, przecież klient do mnie nie przyjedzie stanąć, nie wiem, zaparkować 200, 300 czy nawet 500 metrów dalej. A poza tym ja wynajmując lokal mam tą świadomość, że tą zatoczkę mam. W tej chwili jej nie mam. Jak argumentowało starostwo brak tych zatoczek? Argumentowało to tym, że jest z uwagi na konieczność budowy normatywnej zatoki autobusowej 0 plus 610 po stronie lewej. Cokolwiek to znaczy, nie znam się, nie wiem, czy to chodzi o rozbudowanie przystanku autobusowego, ale to jedno z drugim dla mnie nie ma nic wspólnego. To jest... W takim razie co będzie ze sklepami, z miejscami, które tam będą? Jaki jest argument starostwa i propozycja na rozwiązanie tego? Nie można, bo nie. Proszę, jest tutaj odpowiedź pana... Zaraz pokażę pana dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Jacka Kilmana, że w sprawie wprowadzenia zmian w projekcie przebudowy ulicy Świętego Antoniego na odcinku przy posesjach 46 i 48 uprzejmie informuje, że z uwagi na konieczność budowy normatywnej zatoki autobusowej w kilometrze 0 plus 610 po stronie lewej, naprzeciw naszych posesji, dokonanie sugerowanych zmian polegających na budowie zatok postojowych po stronie prawej nie jest możliwe z uwagi na zbyt małą szerokość pasa drogowego w zakresie jezdni ulicy. Koniec. Czy to znaczy, że macie państwo zamknąć swoje przedsiębiorstwa? Stracicie pracę? Z tego wynika, że tak. Żadnego ukłonu ze strony starostwa, żadnej argumentacji? Żadnego. Ja jestem z tej drugiej strony, reprezentuję Hotel Mazowiecki, a my w tym momencie chciałabym jeszcze przypomnieć taką starą sprawę odnośnie tych zatoczek, które znajdują się przy hotelu. Te zatoczki były wybudowane kiedyś przez naszego właściciela, przez przedsiębiorcę we własnym zakresie i żeby było ciekawiej, mamy tam również parkomaty. I ludzie płacą za te miejsca, są to najczęściej nasi goście, płacą za miejsca i pieniążki idą do kasy miasta, a nie naszej, jeśli już. Nie upominamy się tu absolutnie o te pieniążki, nie o to chodzi, nie mielibyśmy do tego żadnych pretensji, gdyby te zatoczki były dalej udostępniane naszym gościom, tak? Tymczasem korzysta z nich każdy prócz nas, tak? Jeszcze póki jesteśmy przy tym dojeździe na przykład do hotelu, myśmy tu zaproponowali na tym pierwszym organizacyjnym spotkaniu, że spróbujemy we własnym zakresie zrobić sobie taki dojazd od strony Seweryna i Kawki. I taki dojazd zrobiliśmy i ponieśliśmy w sumie znowu koszta, bo musiałam zrobić tabliczki informujące o tym, że dojazd jest od strony Mościckiego, przy czym już tak zupełnie na marginesie mówiąc, te tabliczki mi ktoś zdjął, zostały skradzione, robiłam nowe tabliczki, póki co niektóre jeszcze wiszą, wszystko jest na własny koszt. Nikt się nie zatroszczył. Oczywiście na tym pierwszym spotkaniu usłyszałam tylko świetny pomysł, wie pani, no świetny pomysł, możecie iść w tym kierunku, dziękuję bardzo. Ale chyba nie w tym kierunku powinniśmy działać, jeśli chodzi o to, że my mamy sami łożyć na rozwiązywanie problemów lokalizacyjnych, komunikacyjnych, drogowych. Dobili z tą spłatną strefą parkowania, to jeszcze w ogóle ich nie mamy, tych zatoczek, no to już jest w ogóle gwóźdź do trumny. Liczba aut nie tylko w Tomaszowie rośnie, a tutaj na spotkaniu okazuje się, że powiedziano, że tych, na spotkaniu z projektantem, jak państwo mówicie, okazuje się, że tych miejsc do parkowania przy ulicy będzie dużo mniej. Jak argumentowano ten pomysł? Dlaczego dużo mniej? Bo być może w tym szaleństwie jest metoda, której ja nie znam. Uzasadniono to oczywiście przepisami, czyli normatywnymi zatokami, z tym, że nie rozumie, czemu już zatoka autobusowa, która ma być
naprzeciwko posesji 44 i 46, obejmie również posesję 48, gdzie te zatoki również mają być usunięte, a przystanku po drugiej stronie nie będzie. Nie rozumiem takie sytuacje. Skoro zupełnie inna i druga strona ulicy. To w ogóle nie ma sensu, bo ja rozumiem, gdyby to było vis-a-vis. Rozumiem. Oczywiście bezpieczeństwo mieszkańców jest ponad wszystko, ale do tej pory jakoś przez tyle lat jest przystanek, mamy parkingi, mamy zatoczki, wszystko jest okej. Okay. Nagle teraz jest nie okej? Okay? No nie rozumiem. Robi się zza biurka po prostu. Nie, nikt tutaj nie przyszedł, podejrzewam, na miejsce, nie zobaczył, jak to wygląda, tylko gdzieś tam rzucił okiem na jakąś mapkę, oby tak było. Złożył podpis i jest robota. I jeszcze jedno, remont się przeciąga. Centrum zamknięte. Nie widać końca. Jest tak szeroki front robót. Przejść można tą ulicą. Są miejsca, gdzie owszem, panowie pracują i do panów nie mamy pretensji, bo robią swoją pracę najlepiej, jak potrafią. No czasami pewnie zdarzają się potknięcia. Pogoda nie sprzyja, ale wszystko, te miejsca, które są już skończone, wyglądają dobrze. Jest zaczęty bardzo szeroki front robót. W pewnym momencie będzie zakończenie tych prac, zaczną oddawać ulicę i co, ja boję się, że okaże się, że są popełnione błędy, że coś nie spełnia jakichś norm, tak jak mówiliśmy o zatokach, które są zbyt wąskie i wtedy zaczną się poprawki. I to może być gehenna, bo ja nie mieszkam w Tomaszowie, mieszkam przy trasie i wiem, co tam się działo, jak tam trwał remont, jak terminy goniły, więc pewne rzeczy były zamykane, oddawane ze świadomością, że trzeba się wywiązać z terminu, żeby nie zapłacić kary, a później będzie się robiło poprawki i był powrót po prostu do totalnego bałaganu. Powtórka z rozrywki, boimy się, że tu będzie to stanie, bo termin, który był w piśmie pierwotnym, z tej pierwszej części prac, które tam były wykonane, był do 10 lipca, on został przesunięty. Kilkakrotnie my ze sklepu sportowego dzwoniliśmy, pytając po tym terminie osoby, która podpisała się na piśmie, kiedy będzie skończony i co z tym kawałkiem drogi. Powiedziano nam, że termin jest przesunięty, wykonawcy nie skończyli prac, mają nałożone kary, są inne ekipy dodatkowo zamówione. To wszystko jest fajnie, tylko no nas, osób, które tam prowadzą działalność, nie za bardzo to interesuje, tak? Kary nakładane na wykonawców. Nas interesuje skończony odcinek drogi. Z tego pisma, które tam było do nas wystosowane, wynikało, że po skończonym etapie drogi będzie droga udostępniona w całości, ten odcinek, czyli będzie przejezdna, będzie można stanąć, zaparkować, będzie można przejść suchą nogą. Tego nie ma i tego oczekujemy, żeby przynajmniej jeżeli są etapy skończone, to je zamykać tak, żeby można było tam do następnego etapu spokojnie i dojechać, i dojść. Tutaj takie pewne kuriozum. Panią zapewniono, że kary zostały nałożone na wykonawcę, jednakże wykonanie prac ciągle trwa i te roboty nie zostały oddane. Ktoś tu nie mówi prawdy. Myślę, że tak jak tu panią poinformowano, urzędnik zza biurka, który tej informacji udzielał. A jeśli wrócimy do gehenny poprawek, ja chciałabym tutaj panią zapytać jako świadka, który widział, jak jedna z zatoczek była poprawiana, gdzie druga obok była wykonywana jeszcze błędną metodą. Tak, zauważyłam 30 chyba albo 31 lipca, że od strony sklepu sportowego przy parku panowie zdejmują część kostki ze ścieżki rowerowej i układają ją w inny sposób. Natomiast dalej panowie, inna brygada, zakładała jeszcze według starego tematu. Nie umiem. Mówiąc kolokwialnie, robota głupiego chyba. No chyba tak, robota Kowalskiego, jak wszyscy mówią. Natomiast mnie bardzo interesuje, co się dzieje, albo co się stało z małą architekturą, którą wykopali panowie na początku remontu. Typu ławki, które były bardzo solidne, można było ich gdzieś zamontować, krawężniki. No, wszystko to, co się dało zagospodarować, bo widziałam, jak to wykładali łopatą i na ciężarówkę. Gdzie to jest? Nie wiem. Gdzie są kosze, które były przyzwoite? Nie umiem powiedzieć.
Wydaje mi się, że kontynuacją tego dzisiejszego spotkania powinno być spotkanie już z jakimiś władzami miasta, osobami, które są w jakiś sposób odpowiedzialne i decyzyjne. Pomoże w tej kwestii, może znajdzie się jakieś rozwiązanie. Myślę, że w tym czasie przedwyborczym powinny zainteresowane osoby zabiegać o takie spotkanie. Jak pan uważa? Myślę, że tak, dlatego że kupcy Tomaszowscy w znacznym stopniu generują budżet tego miasta, tak? I niebranie tego pod uwagę jest jakąś taką lekceważeniem ważnego składnika budżetu tego miasta. Te drogi, proszę Państwa, są drogi, które mają nam służyć, tak? I jest to jakiś taki jeden z głównych pasaży handlowych w Tomaszowie Mazowieckim, więc tutaj interesy kupców chyba są bardzo, bardzo istotne. Domyślam się, że riposta z drugiej strony brzmiałaby tak. Właśnie dbamy o Państwa interesy, robimy Państwu drogę. Przykładowe i hipotetyczne zapewnienie. No tak, tylko w momencie, kiedy byliśmy na spotkaniu przed rozpoczęciem tej inwestycji, pytanie do pana projektanta, czy ilość miejsc parkingowych będzie zachowana, czy też będzie większa, bo liczyliśmy na większą ilość miejsc parkingowych, przyznam. Okazało się, że pan projektant wstał i powiedział, że niestety będzie mniejsza. Na pytanie dlaczego, bo jest problem parkingu, jest tutaj w mieście bardzo ważnym problemem. Okazało się, bo Plac Kościuszki jest wyłączony jako potężny parking w centrum miasta całkowicie. Okazuje się, że nie potrafił odpowiedzieć. Później okazało się, że tutaj starostwo podało nam telefon do pana projektanta, żebyśmy do niego zadzwonili. Pan projektant nigdy nie odebrał od nas telefonu. To jest takie bardzo nieprofesjonalne załatwianie sprawy. Wizualnie projekt w miarę łatwo jest naszkicować, bo papier wszystko przyjmie, prawda? Mówię tutaj o projekcie, natomiast życie egzekwuje różne inne sytuacje i ta z brakiem miejsc parkingowych, ich zmniejszaniem, to na pewno nie służy dobru kupców tomaszowskich. Nie, bo klient nie ma gdzie przyjechać, nie ma gdzie zaparkować. Jak klient ma iść 50 czy 100 metrów do sklepu, to on nie przyjdzie, bo jemu się nie chce, pojedzie do innego sklepu, tak? Klient jest przyzwyczajony, każdy teraz żyje w biegu, że podchodzi, załatwia sprawy, wychodzi, wsiada do samochodu i jedzie. A w momencie, kiedy pod numerem tam 46-48 nie będzie tych zatoczek parkingowych na przykład, to klient automatycznie nie przyjedzie, bo nie będzie miał gdzie zaparkować, a nikomu nie będzie chciało się iść, tak? Automatycznie to wszystko padnie, tak? Za jakiś czas, Tak jak pan mówi, dzisiaj mając samochód, liczymy na wygodę, podjeżdżamy pod miejsce docelowe, tam gdzie chcemy załatwić swoją sprawę, wchodzimy, wychodzimy, załatwiamy. Dokładnie tak jest. A jak nie będzie gdzieś zaparkować, to klient nie przyjedzie. Proste. Patrząc na wykonanie pracy, jakie są Państwa obawy? To znaczy, cały czas niedotrzymywane są terminy, nie jesteśmy informowani, kiedy faktycznie te prace będą ukończone. Nie możemy niczego zaplanować tak naprawdę. Poza tym chciałbym zauważyć, że brak miejsc parkingowych, owszem, jest to nasz problem, problem przedsiębiorców, ale również problem każdego obywatela naszego miasta, który będzie jeździł, szukał miejsca, gdzie ma zaparkować, ponieważ będzie pewnie chciał ostrzec się, będzie chciał coś kupić. Także to dotyka nie tylko przedsiębiorców, ale każdego obywatela naszego miasta. Naprawdę jest to dziwne, to podejście władz miasta i decydentów w kwestii miejsc parkingowych. Dziwne jest podejście władz miasta i decydentów? No zgadza się, proszę Panią. Chciałem jeszcze dodać, że brak miejsc parkingowych to nie tylko jest utrudnienie dla klientów, jest to tak samo utrudnienie dla dostawców. Jeszcze przed remontem ulicy dochodziło do takich sytuacji, że przyjeżdżając dostawca z pieczywem czy z nabiałem, nie miał gdzie zaparkować samochodu pod sklepem, jeżeli stanął na miejscu parkingowym. Zaraz obsługa dochodziła, dopominała się opłaty za parkowanie. Moim zdaniem to też jest takie jakieś utrudnienie, jeżeli miasto nie bierze całej sumy pieniędzy za parkowanie, bierze jakąś tam tylko część, ale to też w tym momencie powinno jakoś udostępnić handlowcom, dostawcom, żeby mogli dojechać. Przecież to nie jest możliwością, żeby każdy dostawca teraz płacił jakiś tam abonament. Bo tam powiedzmy, że jak z pieczywem 2-3 razy dziennie się dojeżdża, z nabiałem to samo, to przecież
żadnemu właścicielowi takiej piekarni czy czegoś, to nie będzie się opłaciło dojeżdżać do tego sklepu. I to wszystko. Czego Państwo oczekujecie na dzisiaj? Czy rozmowy z decydentami, z włodarzami? Jakie są Państwa propozycje na rozwiązanie zaistniałego ogromnego problemu i obaw, które patrząc na dalszą część drogi pojawiają się coraz bardziej? No myślę, żeby spotkanie z władzami miasta, czy jest jakiś ratunek dla nas, bo myślę, że na tym etapie jeszcze jest wszystko do uratowania, żebyśmy mogli, tak jak powiedziałam, godnie żyć w tym mieście. Zmiany projektowe wpisane powinny być jeszcze w to, co aktualnie się tutaj dzieje, w powiększenie miejsc, to o czym Państwo mówicie, zapewnienie i udrożnienie ruchu, no na tym etapie prac, wygospodarowanie takiej przestrzeni, aby dostawca mógł w miarę łatwo podjechać do określonego punktu, a klient załatwić własną potrzebę, sprawę, interes. No to chyba oczywiste. Wszystko to, o czym Pani mówi. Ułatwienie po prostu nam, nie utrudnianie, bo w tej chwili utrudnianie, ułatwienie po prostu nam pracy, żeby ta praca była, przynosiła nam satysfakcję, zyski, które będą zyskami również dla miasta, tak? Z tym, że no, spotkanie bardzo byłoby mile widziane, ale takie, które by coś wniosło ze strony właśnie władz, żeby ludzie, którzy z nami się spotkają, byli w jakiś sposób przygotowani, przyszli do nas z jakąś ofertą, z jakąś... Merytoryczną oczywiście, pewnymi argumentami. Bo te wszystkie rzeczy, o których my tu mówimy, oni myślę, że mimo, że nie chcą tych rzeczy dopuszczać i słyszeć, oni o tym wiedzą. Także teraz piłka jest po ich stronie. Oczywiście my bardzo chętnie wygospodarujemy swój czas i spotkamy się z nimi, ale żeby przyszedł ktoś, kto będzie w stanie cokolwiek nam konkretnego powiedzieć, w jaki sposób... przychylić się po prostu do naszych potrzeb, do naszych problemów. Mówicie Państwo o stratach. Czy macie nadzieję, że ktoś zrekompensuje chociaż część Państwa problemów finansowych, które wynikają z utrudnień tutaj tych robót? Myślę, że ktoś nam powinien zrekompensować choć część strat, jakie znieśliśmy, bo mnie osobiście po 30 latach zamknąć sklep z powodu tego, że nie jestem w stanie zapłacić czynszu, to byłoby mi wstyd. Nie jest to notabene Pani winą. No oczywiście, tylko proszę nam powiedzieć, do kogo mamy zgłosić się o rekompensaty? My nie chcemy jałmużny, tylko chcemy jakichś konkretnych działań, żeby kto... nam podpowiedzieli, po to jest potrzebne spotkanie z władzami, żeby właśnie może oni wyszli z tym pomysłem, propozycją, żebyśmy wiedzieli, do kogo mamy się z tym udać. Jak zwykle brakuje inicjatywy włodarzy? Ja pragnę zauważyć, że ten termin do 10 lipca od maja planowanych prac nie był tutaj w żaden sposób krytykowany, czy dla nas to też jest spadek sprzedaży, ale trzymaliśmy ten termin z nadzieją, że on zostanie ukończony tak jak w tym projekcie. Natomiast w tej chwili nie zostaliśmy poinformowani w żaden sposób o tym, że prace będą dalej prowadzone, że nie zostały one w terminie ukończone i wydaje mi się, że taka rozmowa z władzami miasta powinna być w celu tutaj jakichś negocjacji, tak, i dla nas, dla naszego dobra, żebyśmy po prostu też ten czas, który dalej czekamy, mieli zrekompensowany w różny sposób, bo to już kwestia jest umówienia się, tak, na ile władze miasta są w stanie nam pomóc. Myśli Pan, że przed wyborami z Fetą będziemy świętować otwarcie nowej ulicy Świętego Antoniego, że takie jest zamierzenie i cel główny? To będzie bardzo ciężkie do zrealizowania, chociaż mam nadzieję, że tak, że będzie jednak z czego się cieszyć. Kiedy pojawią się wszyscy, którzy będą chcieli przy przecięciu wstęgi pokazać się i prawda, no podpisać się pod tym sukcesem, tak? Mam nadzieję, że również nas zaproszą wtedy, żebyśmy wspólnie mogli jakoś cieszyć się, że doszliśmy do jakiegoś porozumienia, bo to byłoby dla nas naprawdę bardzo ważne. Sobie miasto zyskałoby fantastyczną i najpiękniejszą moim zdaniem ulicę w tym mieście. Jak to przed wyborami bywa?